Nie. Jest, jest, idzie ładnie. O, jest. Nie, 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 zawsze z powrotem podlera już na tym pierwszym braniu. O, 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 o. Witajcie, właśnie wróciliśmy z ryb, to był nasz ostatni wypad w tym roku. Pojechaliśmy sobie tak zakończyć sezon, w troszeczkę pogoni za szczupakiem, za dużo zbytnio się nie wydarzyło, mało czasu, krótko byliśmy, ale jakaś tam 70 wyjechała. No, też nie liczyliśmy, że coś się będzie działo, bo wiatr był taki dosyć spory, 30 na godzinę stał wiatr, więc nie było za bardzo mowy o trollingu w miejscach, w których ogólnie wędkujemy o tej porze, tak więc ale taka była bardziej improwizacja. Tak. Ale miłe ale miło spędzony czas i podsumowanie takie krótkie z naszej strony naszego sezonu 2019, znaczy w sumie roku, bo sezon nam się nie kończy. Tak, roku 2020. Cały czas sezon, nie ma zakończenia. To jest właśnie dobre, to prawda. Także podsumowując tak króciutko nasz rok, właśnie ten 2019, myślę, że jesteśmy na pewno tego samego zdania, był dobry. Bardzo, nawet bardzo dobry. Kilkadziesiąt metrowych ryb. Nie kilkanaście, kilkadziesiąt nawet. Tak, dwa razy rekord pobity. 112,5, w końcu klątwa stojnacki ściągnięta. Tak. I później 117, już gruba ryba, ładna ryba. Z mojej strony strong dwa razy pobity, na 62 i na 70. No, też tak, ładnie. Także generalnie naprawdę, jeżeli chodzi o ryby, to bardzo fajny sezon, bardzo udany i naprawdę fajnych sporo miejscówek znaleźliśmy. Także parę zawodów zaliczonych, na ten rok też plan na kilka zawodów jest. Także pewnie. Już na niektóre jesteśmy zapisani. Przy okazji jeszcze dorobiliśmy się kolejnej łodzi. Jak ci, co śledzą nasz kanał, to wiedzą. Także pływamy teraz bremą aluminiową łodzią. Także można udać, że naprawdę był ten można sezon. Można uznać, że tak sezon dobry. Z naszej strony, co chcemy jeszcze w sumie powiedzieć, chcemy wam życzyć wszystkiego dobrego w nowym roku. Samych rekordów. Samych rekordów, dokładnie. Jak jeszcze? Jak najwięcej wyjazdów na ryby. Tak jest. A my się żegnamy już po raz ostatni w tym roku i do zobaczenia w 2020. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Pozdrawiam.